Organizatorom food trucków bardzo spodobał się Racibórz i jego mieszkańcy, dlatego planują jeszcze szereg pysznych imprez na dziedzińcu Zamku Piastowskiego. Najbliższa skierowana będzie do smakoszy złocistego trunku i nie tylko. Festiwal Piw Rzemieślniczych, który odbędzie się już w najbliższy weekend, to pierwsze tego typu wydarzenie w okolicy. Organizatorzy zapowiadają nie tylko dwa dni degustacji, ale również ciekawe konkursy. Craft Fest, impreza na dziedzińcu Zamku Piastowskiego. Wystawcy z całej Polski, dobre piwa rzemieślnicze, niszowe, produkowane w niskich seriach. I oprócz tego oczywiście wasze ukochane food trucki, które po raz kolejny zagoszczą w Raciborzu. Będzie kilka kulinarnych niespodzianek. Szczegóły oczywiście jak zawsze na stronie wydarzenia, które dostępne jest na Facebooku. Każdy, kto został już fanem food trucków, na pewno zainteresuje się także kolejnym wydarzeniem, które odbędzie się w maju, tym razem na nieco większą skalę. Zlot food trucków połączony z ogólnopolskim zlotem fanów The Prodigy. Będą to kulinaria połączone z muzyką, z dobrą oprawą muzyczną, zjadą się artyści z całej Polski. Klimat drum and bass, industrial, break, rave. No i oczywiście nie zabraknie kawałków naszej ulubionej kapeli, czyli The Prodigy. Impreza na licencji oficjalnej z fanklubem polskim, ogólnopolskim fanklubem The Prodigy, także będzie się działo. I impreza w takiej dość ciekawej konwencji, bo dwa dni bawimy się przy kulinariach, przy food truckach. Wstęp na tą imprezę oczywiście jest darmowy. Natomiast w sobotę o 18 zamykamy zamek, zamykamy dziedziniec zamku i zaczynamy koncert, który potrwa do godzin rannych. Podczas dwudniowej majowej imprezy wstęp na food trucki będzie bezpłatny. Jednak już o godzinie 20 rozpocznie się koncert, na który można już pozyskać bilety. Trzecie wydarzenie we wrześniu, też oparte na zlocie food trucków, natomiast będzie to ciekawa konwencja zbudowana troszeczkę inaczej. Pojawi się dużo mody, dużo designu, czyli znowu troszeczkę inna forma tego, co robiliśmy w zeszłym roku. Czy Racibórz jest takim wdzięcznym miastem do organizowania takich? Racibórz jest fajnym miastem. Przede wszystkim pomaga nam tutaj Zamek Piastowski, który no, ma swój urok, o czym już w zeszłym roku wspominaliśmy niejednokrotnie. Jest to fajne miejsce, klimatyczne. Racibórz jest też fajnym, otwartym miastem na takie inicjatywy. Widać, że ludzie podchodzą do tego z uśmiechem i też komunikacyjnie widać, że z ościennych miast też ludzie chętnie przyjeżdżają na zamek. Także no, idealne miejsce do robienia tego typu wydarzeń. O kolejnych zlotach jeszcze będziemy Państwa informować, a tymczasem zachęcamy do odwiedzenia Zamku Piastowskiego 18 i 19 marca i zapoznania się z ofertą pasjonatów piwowarstwa.